Jesteśmy ze Strzeszowa, gdzieś około 80 km dojechałyśmy tutaj. Czy skończyłyśmy zmagania w trzeciej lidze wielkopolskiej i chciałyśmy aktywnie spędzać czas, dlatego że cały czas trenujemy, więc uczestnictwo w takim turnieju jest jak najbardziej dla nas dobrym treningiem. Mamy ustalone założenia na każdy mecz. Wiadomo, że w turnieju jest to zupełnie coś innego, ale trzymałyśmy się swoich ustalonych z trenerem zaleceń i myślę, że to było dzięki temu zwyciężyłyśmy. Mecz był wyrównany do samej końcówki, zarówno w pierwszym secie, jak i w drugim. Wszystko się decydowało w niuansach. No, przeciwnik najwyraźniej zachował więcej zimnej krwi i odrobinę więcej energii. My od 8:30 praktycznie tutaj byliśmy dzisiaj. Mieliśmy tych meczy kilka, ale też przerwy. Troszkę to tak wpływało. Wiadomo, no, jedni odpoczywają, jedni są już znużeni. No, wygrała drużyna lepsza. Jak najbardziej takich turniejów przydałoby się więcej. Fajnie, że Spartan wychodzi z taką inicjatywą. Będziemy jakby trzymać palec na spuście i jeżeli będą organizowane kolejne turnieje, to jak najbardziej będziemy chętni, żeby startować. Mieliśmy bardzo duże zainteresowanie turniejem. Praktycznie 6 miejsc, które mieliśmy tutaj na turnieju, bardzo szybko się zapełniło. Zespoły zarówno z naszego województwa, jak i właśnie z Ostrzeszowa, nawet z Wielkopolski zespół przyjechał. Bardzo fajne granie dzisiaj było. Mecze na wyrównanym poziomie świadczą o tym właśnie wyniki, gdzie mieliśmy dużo timebreaków, gdzie tak naprawdę wyniki, 2 punkty przewagi kończyły każdy mecz, set. Także to nas cieszy, że właśnie, bo to chcieliśmy zrobić, żeby było jak najwięcej grania, jak najwięcej emocji. Praktycznie od samego rana, od 9:00, teraz po 19:00 skończyliśmy 11 meczów, więc myślę, że każdy jest bardzo zadowolony, że po prostu tyle rozegrał, fajne nagrody. No i takie inicjatywy będziemy przeprowadzać częściej. Myślę, że raz w miesiącu, raz na 2 miesiące właśnie będziemy taki turniej dla pani robili i po 6 zespołów, aby właśnie jednego dnia się spotkać, jak najwięcej pograć, więc zapraszamy, śledźcie informacje u nas na stronie, aby się zapisywać na kolejne turnieje.